Wyniki są dobre, jak na warunki, w których działamy, i drugi kwartał 2016 roku jest kolejnym kwartałem, kiedy działamy, podobnie zresztą jak inne giełdy, na dojrzałych rynkach, pod wpływem presji, w warunkach spadających obrotów, czy też spadającej kapitalizacji. Mamy taką sytuację również w Warszawie. Jeżeli chodzi o obroty i o kapitalizację, mamy spadki kilkunastoprocentowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale przychody spadają wolniej i zatrzymujemy spadek przychodów, a rentowność mamy na bardzo dobrym poziomie, bo rentowność EBITDA to jest 56%. Za drugi kwartał cost income ratio na poziomie 51%. Powstrzymujemy spadek przychodów, dywersyfikujemy źródła, osiągamy dobre przychody z informacji, ze sprzedaży informacji, produktów informacyjnych, dobre przychody ze sprzedaży również i działania, efektów działania na rynku towarowym. No i oczywiście warte podkreślenia, bardzo mocna praca w obszarze kosztowym, dyscyplina kosztowa, i to jest nasze warunki działania i to jest nasze podejście. Również potwierdziliśmy i skomentowaliśmy dzisiaj na prezentacji wyników bardzo dobrą dywidendę. To jest wskaźnik wypłaty dywidendy powyżej 80%. Dividend yield na poziomie 6,7%. To jest bardzo atrakcyjna wartość, także będąc spółką, która zapewnia infrastrukturę, która też dba o infrastrukturę i rozwija infrastrukturę, również mamy do zakomunikowania dobre poziomy dywidend i to jakby uzupełnia nam tę informację co do drugiego kwartału. W drugim kwartale zrealizowaliśmy zysk na poziomie 33,9 miliona złotych. To jest wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku o blisko 26%. Oczywiście jakby mówimy o zachowaniu marżowości. Mieliśmy też do czynienia z dwoma zdarzeniami o charakterze jednorazowym. Natomiast zawsze jakby zysk na końcu i generowane wartości gotówkowe są pozytywne i tak to prezentujemy analitykom.